Witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj kolejny Telecaster. Telecastery to są gitary, które ja bardzo lubię. Za każdym razem, kiedy mogę testować te instrumenty, podchodzę do tego z entuzjazmem. Zwłaszcza, że dzisiaj Telecaster, jakiego jeszcze u mnie nie było, Fender Telecaster Thinline. Dzisiejszy instrument jest instrumentem nowoczesnym z serii Original, wzorowany oczywiście na latach 60. Skąd w ogóle pojawiły się takie telecastery z komorą rezonansową? Otóż pod koniec lat 70. Fendery były produkowane z bardzo ciężkiego jesionu. Ja mam jeden z takich instrumentów i faktycznie jest to bardzo ciężki instrument. W związku z tym konstruktorzy zaczęli zastanawiać się, co zrobić, żeby te instrumenty były lżejsze dla muzyków. Próbowano drążyć pod maskownicą, nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów, dlatego wymyślono coś na kształt właśnie gitary semi-hollow. Ten Telecaster jest wykonany z właśnie jesionu, ma taki fajny jazzowy F, dzięki temu gitara jest bardziej oddychająca, ma więcej powietrza, szyjka wykonana jest z klonu. Generalnie jest to instrument wzorowany na właśnie tych tradycyjnych, starych Fenderach z końcówki lat 60., z początku lat 70. Ten instrument jest w kolorze natural, pokryty lakierem nitro, co myślę świadczy o klasie instrumentu. Ma kilka lat, natomiast gra się na nim jak naprawdę zawodowym tele. Czym się wyróżnia taki instrument? Przede wszystkim brzmienie jest bardziej aksamitne, mniej ma tej klistej góry, tak jak w telecasterach. Ten twang jest taki bardziej zaokrąglony. No i w pick-upie ustawionym przy gryfie naprawdę śmiało można grać muzykę około jazzową. Gryf instrumentu jest bardzo przyjazny dla dłoni muzyka, niezależnie czy ma się tę dłoń dużą czy niewielką, tak jak ja. Po dosłownie kilku minutach obcowania z takim instrumentem ma się wrażenie, że gra się na nim od zawsze. Ja spróbuję chwilę pograć, a wy zobaczcie, jak ten instrument brzmi.